Cześć! Pokażę Wam dzisiaj ćwiczenia, które wykorzystujemy w naszym gabinecie z pacjentami mającymi problem z koślawością kolan. Pierwsze ćwiczenie, które zaprezentujemy dzisiaj względem pozbycia się koślawości kolan, będzie wyglądało następująco. My w gabinecie wykorzystamy do tego taśmę, natomiast w domu bardzo bez problemu można skorzystać czy z ręcznika dłuższego, czy z paska i przejdziemy sobie już do pokazywania ćwiczenia. A więc tak, u pacjentów mających problem z koślawością kolan bardzo często będziemy musieli zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie stóp, tak żeby one nam nie odjeżdżały ani do zewnątrz, ani do wewnątrz. Będziemy pilnowali tego, żeby kolano, konkretnie rzepka, była prosto w linii prostej, tak zwanej osi względem drugiego palca u stopy. Czyli będziemy skupiali się dokładnie na tym ustawieniu, które mamy teraz. Przejdziemy sobie do pracy. Pasek, ręcznik, taśmę, obojętnie, zawiązujemy na wysokości kolan. OK. I staramy się, prosimy naszego pacjenta, aby wykonał ruch odwiedzenia prawej i lewej kończyny w tej pozycji 10-krotnie. OK. I wracamy. I wracamy. Tak jest. Tutaj zwracamy uwagę na to, żeby te stopy cały czas były prosto, nie uciekały nam. Dokładnie. OK. To ćwiczenie wykonujemy w dwóch, maksymalnie trzech seriach po 10 do 12 powtórzeń. OK. Przejdźmy sobie do drugiego ćwiczenia. Tak. Pamiętamy o tym, żeby ustawienie stóp było cały czas ładnie proste. Można sobie te kolana podgiąć dalej. Teraz tak. Taśma jest dalej zawiązana wokół kolan. Będziemy pilnowali pacjenta. Teraz skupimy się na tym, żeby pilnować pacjenta, aby tak, kolana nie uciekały ani na zewnątrz, ani do środka. Natomiast ruch, który nas interesuje przede wszystkim, będzie to unoszenie tułowia do góry w tej pozycji. Teraz tak, należy pamiętać o tym, żeby było napięcie brzucha i pośladku. Jeśli o tym zapomnimy, jest duża szansa, że przy większej ilości powtórzeń i większej ilości dni już powtarzania tego ćwiczenia pojawią się dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego, czego nie chcemy. Więc spróbujemy sobie zacząć. Proszę bardzo. Napinamy brzuch, napinamy pośladek, OK, i podnosimy tułów do góry, pilnując, żeby kolanka nam się nie rozjeżdżały. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. OK, wolno w dół i przy kontakcie pośladków z matą będziemy odbijali do góry. Hop. Tak jest. OK. I do góry. Pilnujemy kolan cały czas. Pamiętamy, że nasz pacjent ma problem z koślawością kolan, więc patrzymy cały czas stopy, kolana i pilnujemy napięcia brzucha wraz z pośladkami. To ćwiczenie wykonujemy 10-krotnie w dwóch seriach. Wystarczy. Ćwiczymy sobie dwa razy dziennie. OK. Trzecie ćwiczenie mające na celu poprawić stan pacjenta z kolanami koślawymi wygląda następująco. To jest pozycja wyjściowa, jest pozycją siedzącą. I teraz tak. Bardzo ważne jest przy tym ćwiczeniu patrzenie na stopy naszego pacjenta, żeby one nam nie uciekały tutaj do środka w ten sposób, nie uciekały do zewnątrz w ten sposób, ani nie uciekały żaden z tych dwóch sposobów. Czyli tak, patrzymy cały czas na stopy, kontrolujemy kolano, czy jest w osi rzepka, czy jest w osi z drugim palcem, a pacjenta prosimy o powolutku, o podniesienie się z krzesełka i powolutku wstajemy. Hop. Tak jest. I wolno siadamy. Tak jest. Cały czas kontrola. I ponownie podnosimy się i siadamy. Tak jest. To ćwiczenie wykonujemy 10-krotnie w dwóch seriach na początek. Jeśli już później te nogi się wzmocnią, widzimy, że technika jest poprawna, śmiało pacjent może to robić 3 razy na początek, jednak warto zacząć od razy 2. Wykorzystując fakt, że już pacjent siedzi w tej pozycji, zrobimy sobie czwarte ćwiczenie, mianowicie bardzo podobne do pierwszego, tylko w pozycji siedzącej. Tutaj prosimy pacjenta, żeby troszeczkę zawęził ten rozkrok. Hop, OK. I znowu pilnujemy sobie tutaj 90 stopni, hop. Tu hop, pilnujemy sobie osi, czyli tak rzepka, drugi palec w jednej linii. I teraz tak, możemy to robić z wykorzystaniem rąk, możemy to robić z wykorzystaniem taśmy i ręcznika, bez różnicy. Tutaj sobie delikatnie złączamy kolanka naszego pacjenta
i prosimy go o to, żeby wypchnął nasze ręce do zewnątrz, a my mu na to nie pozwalamy. Ok. Trzymamy 2-3 sekundy, wracamy do środka i powtarzamy 10-krotnie. Tak jest. Tu mamy akurat mocnego pacjenta, także siły to on ma. Ok. I wracamy. Powtarzamy to 10-krotnie. I tak jak mówię, cały czas patrzymy na stopy, żeby one nam nie uciekały, żeby pacjent ich nie odrywał. To jest dosyć istotne. Na dzisiaj to już wszystko. Ja Was serdecznie zapraszam do udostępnienia tego filmu oraz do śledzenia naszego fanpage'a, gdzie będą pojawiały się cały czas nowe informacje, cały czas nowe filmy. Serdecznie zapraszam.